wróciłem. Moi drodzy, wracam na zawody i to nie jest żart, mimo że dzisiaj mamy 1 kwietnia, jestem teraz na zawodach w kole i tak naprawdę od dzisiaj przez cały rok będę jeździł dość często na zawody i dość często będziecie mogli mnie tam spotkać. Tak naprawdę zawdzięczam to jednej rzeczy, zawdzięczam to temu, że mam Nexcube'a, tutaj mam go na koszulce i nie tylko, bo mam tutaj całe pudełko kostek, które powędrują do Was, do wszystkich, którzy będą przyjeżdżali na zawody, żeby się ze mną spotkać, mam takich kostek do rozdania. Naprawdę dużo, także jeśli chcecie zgarnąć darmową kosteczkę, to zapraszam i nie jest to reklama. W ostatnim filmie była reklama Nexcube'a, ale współpracuję z tą firmą również w taki sposób, że właśnie jeżdżę na zawody. Dlatego mówię o tym otwarcie, żebyście mieli świadomość, że będziecie mnie tutaj spotykali właśnie w takiej koszulce. Ale pierwszy raz od prawie 2 lat wracam do regularnego jeżdżenia na zawody, a co najlepsze, pierwszy raz od 9 lat będę na zawodach jako zawodnik bez żadnej dodatkowej funkcji, nie będę konferansjerem, nie będę organizatorem, ani nie będę delegatem. Ja się mega jaram, bo planuję poświęcić trochę więcej czasu na kostki w tym roku i mam nadzieję, że po tych wszystkich latach i powrocie do aktywności uda mi się pobić jakieś osobiste rekordy. Czy to się uda na tych zawodach, przekonamy się w tym filmie. Moja pierwsza konkurencja to 4x4 i przyznaję, że w sumie nie trenowałem jej za dużo, a że będąc zawodnikiem, nie będąc już delegatem czy konferencjerem, wiadomo, że nie mam tych ważnych, głównych obowiązków, ale mam nie mniej ważne obowiązki, jak na przykład sędziowanie, bieganie z kostkami czy mieszanie kostek dla innych zawodników. A w czwórce przed moimi ułożeniami będę musiał jeszcze pójść sędziować, więc postanowiłem, że teraz na szybko usiądę i zrobię sobie chociaż kilka solwów, żeby przypomnieć sobie, jak to się układało. 53 sekundy, tak. Nieźle, ale przy tym, jakie miałem fartowne ułożenie, to w sumie słabo. Słuchajcie, coś mi się pomyliło w ogóle w harmonogramie. Myślałem, że układam 4, a idę układać tak naprawdę kostkę 5x5. Tego to już totalnie nie pamiętam, jak się układa, ale zobaczymy, jak sobie poradzę. Moja kostka nie została dopuszczona, więc musiałem pożyczyć kostkę od Adika, która jest dość słaba, więc zrobiliśmy wymianę i teraz jeszcze układam na kostce Rogana. Także dużo zamieszania. Konkurencja Glock, jedyna niekostkowa konkurencja na zawodach. Sam nie wiem, czemu się zarejestrowałem do udziału w tej konkurencji, ale jak się zarejestrowałem, to ułożę. Zresztą ostatnio robiłem shorta na kanale, jakby ktoś nie widział, to możecie sprawdzić, gdzie mniej więcej przedstawiałem, jak to się układa. Teraz oddajemy naszą kostkę i idziemy układać. Tej konkurencji nie ma +2, ale nawet na to bym się nie kwalifikował, bo ułożyłem wszystkie wskazówki do góry nogami. Kurde, zaczęli krzyczeć i mówić, a ja pobiłem rekord swój własny, więc tytuł nie był clickbaitem, bo pobiłem rekord, ale w kloku. Nie układałem kloka od kilku lat, więc pewnie moje ułożenia, które teraz robiłem, były też dla mnie treningiem i z każdym ułożeniem byłem coraz szybszy. Także rekord pobity, jakiś tam, wiecie, cel na zawody ustanowiony, ale fajnie by było pobić rekord w tym, w kostce 3x3 klasycznej. Zobaczymy, czy się uda. Jak nie dzisiaj, to liczę na to, że wraz z moimi treningami, uczestnictwem w zawodach, wreszcie to zrobię. Nie tym razem. Ponagrywałem sobie troszkę, jak tam szaleją w skubie, jak 7-latkowie i 9-latkowie układają w parę sekund. Słuchajcie, przede mną jeszcze teraz układanie bez patrzenia. Kostka przygotowana. Opaska. Najsławniejsza chyba w Polsce opaska do blinda, która jeszcze żyje jakimś cudem. Ale co to za życie, tak powiedziałbym, patrząc na jej stan. Ale ważny jest tutaj sentyment. Zobaczymy, jak sobie poradzę w blindzie, więc zaraz idziemy troszkę się wyciszyć i ułożyć kostkę z zamkniętymi oczami. Moi drodzy, troszkę finałów już za nami. Był finał Square'a, finał Clock'a, finał piątki. Także sporo się działo. Oczywiście nie było mnie w żadnym z tych finałów. I ostatnia konkurencja dnia dzisiejszego, soboty, pierwszego dnia zawodów, czyli OHA. Ale układam dopiero w czwartej grupie, więc troszkę jeszcze poczekam na moje ostatnie ułożenia tego dnia.
No i moi drodzy, koniec na dzisiaj zawodów. Ułożenia moje ostatnie to były, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Jutro jeszcze startuję w konkurencji 3x3, a przed nami co? Hotelik, spanie, imprezowanie. Ale też może coś poćwiczę, trójkę, żeby się jutro nie zbłaźnić. Nie mam planów na jakieś rekordy, ale fajnie by było jednak mieć średnią 12 z czymś, a nie jakieś tam straszne 13 lub 14. Mam nadzieję, że to się uda. Strasznie wczoraj zachlałem. Kurde, niedobrze. Na szczęście nie układam w żadnej z konkurencji początkowych. Na początku jest dwójka, potem pyramids. To mnie nie dotyczy. I jedyne, czego żałuję, to fakt, że mogłem przegapić jakieś dobre wyniki, które mogłem dla was nagrać. Ale na szczęście już się ogarnąłem i lecimy na zawody. Jesteśmy już na zawodach i zdarzył się ten najgorszy scenariusz, którego się spodziewałem. Czyli gdy ja sobie słodko spałem, znaczy już nie spałem, tylko się szykowałem w biegu po moim wspaniałym zaspaniu. Nauczka na przyszłość, zawsze ustawiać budzik wcześniej, a nie tuż przed snem. Theodor Zeider, który ma 7 lat, ułożył dwójkę w 0,71 sekundy i nie udało mi się tego nagrać. Jestem strasznie zły, że to ominąłem. Na szczęście są jeszcze dwie rundy, więc mam nadzieję, że uda się złapać jakiś fajny wynik. Ja też muszę się przygotować teraz do konkurencji 3x3 i jeszcze jak coś, to nie jestem brudaskiem. Mam dwie takie koszulki po prostu na każdy dzień zawodów, żeby nie było. No i co, idziemy się szykować do trójki i polujemy na dobre wyniki i dobrych zawodników. Teraz już nic nie przegapię, bo już tu jestem. Ja przez wielu z was jestem uważany za jakiegoś guru kostki i wam pokażę, że tak nie jest, bo tu mamy Oliwiera, który ma 9 lat i zobaczycie, jak mnie rozwala w kostkę Rubika. Także sobie poćwiczmy, poukładajmy. Trochę im będzie wstyd pewnie przed wami, no ale trudno. Młoda krew jest silniejsza i szybsza. Pierwszy raz. Wygrałem. Pierwszy raz. Teraz sobie wyobraźcie, jak ja zaczął układać kostkę, mając 16 lat, to Oliwier w wieku 16 lat, kiedy ja zaczynałem, to już będzie mistrzem świata, nie? Jak się jest młodym i się ma dużo czasu, to można bardzo dużo osiągnąć, dlatego wam też polecam zacząć jak najwcześniej i wiek nie stanowi żadnych przeszkód. No tak jak widzicie, 27 lat kontra 9 lat i jestem sporo gorszy. Przyszła pora na trójkę, najważniejsza dla mnie konkurencja. I co ciekawe, pierwszy raz jestem od dawna na zawodach, po prostu jako zawodnik. Pierwszy raz od dawna przed zawodami rzeczywiście coś tam sobie potrenowałem i odczuwam jakiś lekki stres, aż jestem w szoku, bo już bardzo dawno nie czułem takiego uczucia jak stres na zawodach. Bo chyba, że gdy układałem na ślubie, gdy cała sala po prostu na mnie patrzyła. Ale dawno tego stresu nie odczuwałem, a teraz rzeczywiście delikatnie go czuję, bo przez ostatnie lata, gdy jeździłem na zawody jako na przykład delegat, to w nosie miałem wyniki. Szedłem, żeby ułożyć tak dla zasady, a teraz rzeczywiście podświadomie chciałbym wreszcie te wyniki w 3x3 poprawić, bo wiszą już od dawna niezmienne. No i to jakiś delikatny stres rzeczywiście wywołało. Zobaczymy, jak się uda. Trzymajcie kciuki. Jeśli się nie mylę, to aktualnie nawet jeśli zrobię najgorsze ułożenie, to moja średnia to 11,82, czyli dokładnie taka sama jak moja bestowa średnia na WCA. Więc fajnie by było nie zrobić worsta i mamy nowy rekord. No i mamy nowy rekord, jest. A wreszcie po tylu latach wystarczyło po prostu usiąść i poukładać w domu. Przed nami druga runda 3x3, oczywiście biorę w niej udział, zakwalifikowałem się. To nie jest jakieś zaskoczenie, ale potwierdzam, że zrobiłem bestową średnią w trójce w poprzedniej rundzie, 11,66. Moja poprzednia bestowa średnia w 3x3 to było 11,82. I to jest wynik, który ustanowiłem na Mistrzostwach Polski 2019, więc po 4 latach wreszcie pobiłem swoją najlepszą średnią w 3x3. Także już teraz z większym spokojem i z większym luzem. Kilka jeszcze ostatnich ułożeń, troszkę treningu i lecimy na kolejną rundę. Może wykręcę jeszcze lepszy czasy, kto wie. No
Oj, słuchajcie, nie poszło mi już tak dobrze, bo średnia będzie chyba 12 z czymś, a może nawet 13 być, więc słabo, ale sumarycznie spodziewałem się, że dzisiaj super wynikiem będzie, jeśli zrobię średnią w okolicach niskiego 12, a ostatecznie pobiłem i tak w pierwszej rundzie moją średnią, więc jestem bardzo zadowolony. Jedne zawody, pierwsze po przerwie i dwa rekordy pobite, więc super sprawa. A teraz nie zostaje mi nic innego, jak skorzystać z tego, że jestem i ponagrywać tych najlepszych. Także przed wami trochę ujęć najlepszych zawodników z nadchodzących finałów. Drodzy, za mną stół pełen pucharów, ale jak widzieliście na przebitkach, no ja żadnego z nich nie dostanę. Ale chcę się z wami pożegnać i podziękować bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że wybrzmiało to, że od teraz na zawody będę jeździł. Na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy spotkacie mnie w Polsce na zawodach jeszcze 12 razy, więc średnio raz na miesiąc gdzieś się pojawię. Więc zapraszam was do śledzenia, będę was informował, będziemy mogli się spotkać, wspólnie poukładać, pewnie zgarniecie ode mnie też kostkę darmową, także warto w tym roku jeździć, jeśli chcecie się ze mną spotkać. Ja wam bardzo dziękuję, podsumowując, fajnie, bo zrobiłem rekord, fajnie, bo wróciłem na zawody, fajnie, bo pierwszy raz jako tylko zawodnik od lat, no i fajnie, że ten film się udał. Do zobaczenia, cześć!